Zdrowie, szczególnie dla normalnych. Cud, cud w Ameryce. Grypa zniknęła kompletnie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ciekawa sprawa jest, że influenza w Ameryce znana jako flu, no bo to jest skrót taki influenza, flu, czyli grypa, no to odwiedza Amerykę co roku. Odwiedza co roku tak samo jak co roku odwiedzają tornada, odwiedzają sztormy z piorunami, fale ciepła, pożary, sztormy śniegowe, śnieżyce, ulewy i tak dalej, i tak dalej. Co roku jest to samo, no cykl taki środowiskowy, klimatyczny. Tak jak jest influenza, grypa, no to ona jest pilnowana, kontrolowana, monitorowana przez CDC, czyli to jest Centrum Kontroli czy Pilnowania chorób zakaźnych. No oni są odpowiedzialni za tego rodzaju rzeczy. No i przez ostatnie dziesięciolecia, no to w zasadzie na 330 milionów ludzi w Ameryce, no to choruje tak mniej więcej 9 do 45 milionów, no, czyli od paru procent aż do 15%. Do szpitala trafia mniej więcej od 140 do 800 tysięcy ludzi, no to są poważne liczby. No i śmierć z tego powodu jest między 12 a 16 tysięcy ludzi, tak zależnie od roku, zależnie jaka grypa, jaki ten ciąg grypowy jest, no i zależnie od tego, jak zaszczepili, ile się zaszczepili i czy trafili w tą szczepionkę prawidłową. W tym roku akurat te CDC, czyli ten Centrum do Spraw Zakażeń, twierdzi, że w zasadzie zarejestrowali tylko 2000 przypadków. 2000 przypadków, było powiedzmy nawet 45 milionów przypadków, a w zeszłym roku było 2000. No po prostu magic, to jest magiczna zmiana. Popatrzeć 2045 milionów, coś nieprawdopodobnego, nie? To jest po prostu nie do uwierzenia. No i do szpitala trafiło w zasadzie 224 przypadki z grypą. Też mało, porównując do 800 tysięcy. No, liczby mówią same za siebie. Śmierć, no to też trudniej jest powiedzieć, no bo CDC zmieniło, oszukało. Kiedyś, no to dzielili to wszystko na grypę, na zapalenie płuc i na COVID, a teraz cała ta budżetówka zdecydowała, że będą to nazywali zapół gryków, czyli zapół gryków, czyli zrobili zapalenie płuc, grypę i COVID-a. Tak, także mamy jeden wielki wór, do którego wrzucają wszystko i to się nazywa zapół gryków. Trzy rzeczy na raz, tak? No to każdy normalny rozumie, że coś jest nie tak. Dla dzieci w zasadzie nie używa tej metody zapół grykowa, czyli nie wrzuca grypy, COVID-u i zapalenia płuc wszystkiego razem. W każdym bądź razie przez ostatnie 3 lata, no to wśród dzieci to umierało na grypę mniej więcej tam 100 do 200 dzieci na rok, a w tym zeszłym roku tylko jedno dziecko umarło na grypę. Także też liczby są zastanawiające. To wszystko jest dostępne na rządowych stronach. Jak się tam wejdzie i się popatrzy na tą statystykę, no to tam tak jest. Umierało 200 dzieci, teraz jedno. Umierały powiedzmy 60 tysięcy, a teraz 200 osób. No to jest, co się stało z tą grypą, tak? Każdy normalny może się zastanowić, co się stało z tą grypą. Od dziesiątków milionów do paru tysięcy. No to tak by było, jakby była zima bez śniegu. No ale to w sumie te CNN i te wszystkie szczekaczki, New York Times, wszyscy ci debilowaci, kretyni,
Argentyni przewidują i ostrzegają, no ale nigdy to się nie stanie i nie stało. Możliwe jest, że cała ta grypa zniknęła tajemniczo, tak jak dużo rzeczy w Ameryce zniknęły. E-maile Hillary Clinton, powiedzmy, zniknęły. Laptop Huntera Bidena, czyli syna dzisiejszego prezydenta, też jakoś tajemniczo zginął. Wirusolodzy też są zdziwieni. Drapią się po głowie, no i mówią, no nie wiadomo, o co chodzi. No to jest jakiś terytorium takie niezbadane przez nas, nie mamy pojęcia, o co chodzi, no i ale jakieś konsekwencje mogą być duże. No, czy środki masowego oszukaństwa interesują się tym? No w ogóle się nie interesują. Środki masowego przekazu, one są zainteresowane, powiedzmy, w znalezieniu rasisty w każdym republikanie, no bo to jest to, co pcha tych komunistów. Wszystko jest rasizmem. Wyjaśnić, co się stało z grypą, nikt tego nie chce. No, jedna teoria, nienormalnie tłumaczą, że nie, no to ludzie zaczęli używać środków higienicznych, myją te ręce, wycierają te ręce, no tak jakby Amerykanie nie myli rąk i nie wycierali rąk wcześniej. Zawsze to było zrobione. No jeżeli te wszystkie mycie i wycieranie nie działało, żeby zatrzymać, znaczy jeżeli to działało, żeby zatrzymać grypę, no to dlaczego nie zatrzymało COVID-u, tak? Jeżeli ludzie myją ręce i noszą maski. Ten kretyn doktor Fauci, on jest 60 lat już w budżetówce. On ma rocznie 500 tysięcy dolarów. On jest najwyżej zarabiającym urzędnikiem państwowym w Ameryce. Nigdy w zasadzie lekarzem nie był. On jest lekarzem z wykształcenia, ale nie wyleczył żadnego lekarza. Doradzał kretyńsko wszystkim naokoło. No i zagonił wszystkich do izolacji, do siedzenia w domu. Wszyscy, którzy zawsze byli chorzy, powiedzmy, z grypą, no to wiedzieli, że żeby siedzieć, jak jest się chorym, no to się siedzi w grypie. Nie potrzeba kretyna Fociego czy innych ekspertów tak zwanych, żeby nam mówić. My naturalnie dystansujemy się od innych, jeżeli ktoś jest chory. To jest naturalne, tak? A teraz jeszcze zmusili tymi drakońskimi rozkazami, jeżeli to zatrzymało grypę, dlaczego nie zatrzymało COVID-u, tak? Co to się stało, że ta grypa zniknęła, a COVID nie? No może w zeszłym sezonie te szczepionki na grypę były dużo lepsze. Z reguły no to były efektywność tej szczepionki na grypę, no to jest tak 40-50%, no ale w niektórych latach to efektywność była tylko 19%, no bo nie trafili z przewidywaniami, jaki będzie ten wirus. W normalnym sezonie, no to też ludzie nie biegają, żeby się zaszczepić. Połowa Amerykanów mniej więcej się szczepi, druga połowa się nie szczepi. No i popatrzeć na to, to w zeszłym roku te procenty były też dużo, dużo niższe, dlatego że ludzie się bali robić, brać szczepionki, no ze względu na COVID, no ale ludzie się bali iść do szpitala nawet z zawałem serca czy z innymi ważnymi sprawami. No może było to. Przepraszam. Może to było to, że te maski, tak, że maski ludzie używali i kretyn Fauci to najpierw mówił, żadne maski są niepotrzebne, później mówił, jedna maska jest dobra, później mówił, dwie maski są dobre, później znowu mówił, jedna maska jest dobra. Jeżeli maski działały tak bardzo dobrze, no to dlaczego ludzie nie używają tych masek, kiedy jest grypa, tak? No to można by było zabezpieczyć dziesiątki tysięcy ludzi od śmierci, no i setki tysięcy od tego, żeby nie trafiali do szpitala. To nie jest tak, że maski zostały wynalezione wczoraj czy przedwczoraj. No ale to rozmiar, tak? Rozmiar, no w zasadzie wirus grypy, no to jest mniej więcej 80 do 120 nano
metrów, czyli jak ma się metr i podzieli się to na 10 milionów takich kawałeczków, no to jest to rozmiar tego wirusa. Patrząc inaczej, no to jeżeli by się wzięło włos i podzieliło ten włos na 1000 razy, no to jest 1000 wirusów w szerokości czy w grubości jednego włosa. No to to są tego rozmiaru, tak? Jeżeli tak się popatrzy na to, to jak to się dzieje? No COVID ma bardzo podobny. COVID rozmiary, no to są od 50 do 140 nanometrów, a grypy od 80 do 120. Także praktycznie rzecz biorąc, jest ten sam rozmiar. To jest około 100 nanometrów. Rozmiary tych maseczek chirurgicznych, to te otwory, no to są mniej więcej od 300 nanometrów, czyli 3 razy większy niż wirus, do 10 tysięcy nanometrów, czyli 100 razy większy niż wirus. Także, że to w zasadzie, jeżeli są te dziury 100 razy większe niż ten wirus, no to co to zatrzymuje? No zatrzymuje kurz, zatrzymuje jakieś inne rzeczy, zatrzymuje przepływ powietrza, że człowiekowi się robi duszno, no ale te maski same w sobie jednak nie wyjaśniają, co to się stało z tą grypą. Maski nie działały w czasie pandemii czy epidemii tej grypy. No chyba że w masce tam jest jakiś taki siedzi wartownik z kijem i przepuszcza ten COVID, a nie przepuszcza grypy. No ale to trudno uwierzyć w takie głupoty, tak? Jeżeli maski działają, tak? Jeżeli maski działają, no to po co pchać, żeby były szczepionki? Ale jeżeli szczepionki działają, no to i to jest bardziej efektywne niż szczepionka na grypę, no to dlaczego jeszcze każą nosić maski, tak? No to nie może być w dwie strony, nie może być i to, no to tylko kretyni będą tłumaczyli, no poza tym, poza kongresem, no bo gdzie banda kretynów, Biden wychodzi, jest zaszczepiony, no i on ma przemówienie do tych swoich gryzipiórków czy notatników, którzy notują tylko to, co on powie, żeby przekazać po partii komunistycznej. Oni wszyscy są zaszczepieni, oni wszyscy siedzą około 2 metrów od siebie, zasłaniają swoje twarze. No i jaki przekaz? Jaki oni przekaz dają nam wszystkim, tak? Normalni wiedzą, jaki przekaz oni nam dają, że po prostu są kretynami. Czy zdają sobie sprawę z tego, jaki przekazują tą informację, czy jaki to jest przekaz? No zdecydowanie raczej nie. No, część normalnych ludzi to rozumie, że jeżeli ktoś kiedyś był chory na grypę, no to i to mu pomaga w tym w przetrwaniu, powiedzmy, COVID-a. No to jest znane w przypadku dzieci, no bo dzieci są zasmarkane 8-10 razy, ciągle są zainfekowane, mają trochę tej grypy, mają ciągle te zapalenia, także one są ciągle troszeczkę bardziej odporny. No ale to też by nie wyjaśniało to, że w poprzednich latach, jeżeli ktoś trochę miał grypy, no grypa jest co roku, tak? Także jest od groma tych przypadków, tak? No do tego roku, bo co roku zawsze przez 5-10 lat każdy tam jakoś smarkał, charkał czy dużo ludzi smarkało, charkało i się naturalnie uodparniało. Teraz już przestało się uodparniać, no i nie ma żadnego uodpornienia. Jeżeli grypa się pokazuje co roku, czyli to jest zawsze jest jakaś odporność na grypę w następnym roku, tak? Czyli co się zmieniło? No co się zmieniło? No oszukaństwo się zmieniło. Czy to jest możliwe, że koronawirus zabija, powiedzmy, grypę? No w Ameryce nie
nie ma, powiedzmy, rudych wiewiórek. Szare wiewiórki opanowały lasy amerykańskie. No jest tam od czasu do czasu. Od czasu się pojawiają również takie czarne jak smoła. Ale dlaczego te rudych nie ma, tylko są szare? Okazuje się, że szare wiewiórki kocą się tam tydzień wcześniej niż rude. No i później te szare są silniejsze i zabijają te rude. No walka jest na śmierć i życie. No może i tutaj jest taka walka na śmierć i życie, gdzie chiński wirus takich mocnych chłop po prostu zabija takiego metroseksualnego beta faceta z grypy, tak? Także, że no, może tak jest, może to tylko tak za bardzo śmiesznie. Wszyscy ci wojownicy o sprawiedliwość społeczną i wszyscy ci obudzeni lewacy, no to co? To wygląda na to, że to są metroseksualni po prostu wirusy. Może to ma jakiś sens dla kretynów z TVN czy CNN, no ale dla normalnych no to nie ma sensu. No ale prawda to jest chyba taka, że po prostu COVID, te wszystkie liczby to są napompowane, oszukane. Dlaczego? Dlaczego jest coś takiego jak PCR? No to jest metoda testowania. No i ta metoda pozwala na to, że to jest taki próg sprawdzania. No bo jak oni wezmą te smarki z nosa czy coś, no to oni muszą to wzmocnić. Oni muszą to 2 razy, 3 razy, 4 razy, 5 razy. Oni muszą to pompować, żeby coś tam odnaleźć. No i jeżeli oni pompują to 35-40 razy, no to oni napompują to wszystko tak, żeby zobaczyć, że tam jest troszeczkę tego wirusa, no ale naokoło oni pompują inne tam rzeczy, składniki i te informacje. Także w zasadzie 90% ludzi, który jest napisana, że jest pozytywne ma, no to oni mają tak minimalną ilość tego zarażenia, że w zasadzie są pozytywni, no ale to jest kropla nie w kubku, nie jest to kropla w beczce, to jest kropla w oceanie. Po prostu oni muszą mnożyć to 40 razy. No i sztucznie jeszcze zawyżanie, że wszyscy umierają na COVID, no to jest następna sprawa. Czy to wszystko jest planowane jako COVID? No zdecydowanie. CDC to kręci szczególnie, że ten kiedyś za Trumpa, no to liczyli, mnożyli te próbki 25 razy i wtedy było bardzo, bardzo dużo ich, za Trumpa mnożyli to 40 razy, a później za Bidena zmniejszyli to na 28 razy. Także wyniki są kompletnie inne i tam nikt nic nie znajduje. Także Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, no to są takie same bandziory. To jest ramię polityczne Partii Demokratycznej, tak jak FBI, tak samo jak Ministerstwo Sprawiedliwości. Tak samo i Ministerstwo Zdrowia, ten Wydział Kontroli Zarażeń. No to jest gra. To jest po prostu gra polityczna, którą Obama przez swoje 8 lat wsadzał komunistów do budżetówki, naładował tych wszystkich komunistów do wszystkich rządzących miejsc. No i to jest ten tak zwane bagno. Jest to bagno w Waszyngtonie. To jest próba przeprowadzenia zamachu na demokrację. Jak Obama przyszedł, no to oni byli przekonani, że demokraci będą przy władzy 40 lat. Później przyszedł Trump. No myślę, że 2022 te wybory międzyprezydenckie zmiecie komunistów. 2024 jeszcze zmiecie prezydenta. Także Ameryka wróci do normalności.
Zdrowie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Zdrowia dla normalnych. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja.